Patrząc na wypowiedzi Łukasza, na jego profil oraz przede wszystkim na krwawą przeszłość, absolutnie nie wierzę w skuteczną resocjalizację tego chłopaka w tak krótkim czasie. Mówimy o kimś, kto chorobliwie fascynował się zbrodniami, o kimś, kto w dzieciństwie pastwił się nad zwierzętami i o kimś, kto bez żadnego motywu, zupełnie dla zabawy, pozbawił życia niewinną kobietę. Właśnie teraz na ekranie wyświetla Wam się profil tego człowieka, który został utworzony w maju tego roku, czyli od razu po jego wyjściu na wolność. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszego materiału miało nie być wcale, ponieważ pracuję nad troszeczkę bardziej obszernym filmem i planowałem sobie zrobić taką krótką przerwę, aby nie realizować kilku rzeczy jednocześnie. Aczkolwiek natrafiłem przypadkowo na pewien temat i uznałem, że muszę się z wami nim podzielić. Nie mam pojęcia, ile ten film będzie trwał, ale niezależnie czy wyjdzie jakiś krótki czy długi format, to i tak potraktujcie go jako swego rodzaju ciekawostkę oraz coś dodatkowego. Według oficjalnych statystyk 40% więźniów w Polsce wraca po zakończeniu odsiadki na przestępczą drogę. Oznacza to, że mniej więcej 60% skazanych udaje się zresocjalizować lub po prostu sami się resocjalizują, ponieważ popełnili jakiś zabroniony czyn jednorazowo i tego później żałowali lub chociażby w tych 40% są także osoby, które trafiły za więzienne mury przypadkowo, np. powodując jakiś poważny wypadek drogowy. No, zdarzają się różne sytuacje, i nie zawsze osoba skazana jest kimś, kto żyje na co dzień niezgodnie z prawem. Jednakże tutaj rodzi się pytanie, czy możemy mówić o skutecznej resocjalizacji, kiedy na przystępczą drogę wraca aż prawie połowa więźniów. 36 tysięcy to są osoby z podgrupą klasyfikacyjną R, czyli tak zwana recydywa. Oni odsiadują drugi, trzeci, czwarty, niektórzy siódmy, ósmy wyrok. To jest 36 tysięcy, to jest taka ostruda, mniej więcej. Teoretycznie, na pierwszy rzut oka, może się wydawać, iż nie jest to zbytnio zadowalający wynik. Aczkolwiek będziemy mieć zupełnie inny punkt widzenia, kiedy porównamy to do statystyk powrotu do przestępczości osób nieletnich, czyli w świetle prawa karnego mówimy o skazanych poniżej 17 roku życia. Tacy młodzi przestępcy trafiają najczęściej nie do więzienia, a do zakładów poprawczych. Oczywiście są pewne wyjątki, że można nieletniego umieścić w więzieniu, ale to już w najcięższych przypadkach a ponadto taki nieletni musi mieć ukończone 15 lat. I teraz uwaga prawie 80% osób opuszczających poprawczaki. Wraca do przestępczości w ciągu 6 lat od zakończenia odbywania wyroku. Mało tego, są w Polsce zakłady, gdzie ta statystyka wygląda dużo, dużo gorzej. Przykładowo, w moim mieście jest Poprawczak, i dotarłem do danych sprzed kilku lat, które mówią, iż na 23 wychowanków, którzy wyszli na wolność. Tylko jeden nie powrócił do przestępczości. Dodam jeszcze, że takie statystyki rzecz jasna tworzy się analizując osoby, które były w danym zakładzie w przeszłości. Na przykład, jeżeli sporządza się statystykę w roku 2020, to bierze się listę osób, które wyszły na wolność w 2013 czy 2014 i po prostu się sprawdza, jak potoczyło się życie tych ludzi. Wniosek z tego płynie taki, że resocjalizacja osób nieletnich w Polsce nie istnieje. Te placówki poprawcze najczęściej jeszcze bardziej demoralizują, ponieważ spotyka się tam trudna młodzież w wieku dojrzewania i jeden drugiego ciągnie w dół. Pomimo tego, według prawa, kiedy 13- czy 14-latek popełni nawet najgorszy możliwy czyn, to zostanie przez sąd wysłany do takiego zakładu właśnie po to, żeby się zresocjalizował. Co gorsza, w Poprawczaku można przebywać maksymalnie do 21 roku życia. Mamy więc w Polsce olbrzymi problem, ponieważ dochodzi do sytuacji, gdy np. młodzi mordercy są niemalże bezkarni. Jeśli czternastolatek kogoś pozbawi świadomie życia, to w najgorszym możliwym dla siebie wypadku spędzi jedynie kilka lat w poprawczaku i wróci do życia w społeczeństwie. W praktyce do tego 21 roku życia mało kto jest izolowany w takim zakładzie. Najczęściej na wolność wychodzi się mając 18 czy 19 lat. No i tutaj rodzi się wiele pytań, jednakże takie chyba najważniejsze brzmi: czy, aby na pewno jest to rozsądne, że istnieje taryfa ulgowa dla młodych przestępców, że za swoje niezgodne z prawem czyny trafiają jedynie na kilka lat do zakładów, gdzie najczęściej demoralizują się jeszcze bardziej? Za tym, że głupotą jest łagodne traktowanie poważnych przestępców tylko dlatego, że są jeszcze nieletni, przemawiają trzy takie argumenty. Pierwszym z nich jest rzecz jasna ta statystyka, z której wynika, że dawanie taryfy ulgowej. Nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zdecydowana większość nieletnich skazańców wraca do przestępczości. Po drugie, jeżeli czternastolatek ukradnie batonika, to możemy to zwalić na jego niedojrzałość, na chęć zaimponowania znajomym, czy na trudną sytuację rodzinną. Rzeczywiście, tutaj mielibyśmy przypadek, gdzie dokonane przestępstwo, a w sumie to raczej wykroczenie, mogłoby być wynikiem takiej młodzieńczej głupoty. Ale kiedy ten czternastolatek ukradłby batonika i uciekając pozbawił życia ochroniarza chcącego go zatrzymać, to już nie ma mowy o niedojrzałości. Bo żeby coś takiego zrobić, trzeba być zwyrodnialcem oraz prawdziwym przestępcą i... Wiek tutaj nie ma żadnego znaczenia. Po trzecie, chyba każda osoba interesująca się tematyką kryminalną ma świadomość, iż wielu groźnych przestępców przejawiało już objawy swojego bestialstwa we wczesnych latach młodości. Często, kiedy słuchamy historii chociażby seryjnych morderców, to w ich biografiach pojawiają się wątki mówiące, iż w dzieciństwie fascynowali się tematem śmierci pastwili się nad zwierzętami, a czasami nawet i próbowali kogoś pozbawić życia, na przykład mając zaledwie kilka lat. Moim zdaniem świetnie to pokazywał netflixowski popularny serial o Jeffrey'u Dahmerze, gdzie szczególną uwagę poświęcono temu, jak ten zwyrodnialec, Fascynował się w dzieciństwie martwymi zwierzakami. Było tam też wiele scen ukazujących sytuacje, gdzie przeprowadzał on autopsję postrzelonych lub rozjechanych zwierząt. I nie była to fikcja wykreowana pod serial, a rzeczywiście, według zeznań jego bliskich, taki był właśnie Damer. Hey, But Jeff, what the hell, I said throw him back? Sorry. Zresztą tutaj możemy przytoczyć nawet tragiczną historię Kamilka Częstochowy, o której opowiadałem na tym kanale, gdzie niedawno na światło dzienne wyszły fakty, że jego oprawca w dzieciństwie był oskarżany o utopienie swojej siostry, ale z racji, że był on sam wtedy dzieciakiem, to uznano iż był to nieszczęśliwy wypadek podczas zabawy. Minęło 20 lat i pozbawił on kogoś życia kolejny raz w dodatku w sposób bestialski. Bardzo Was proszę, jeżeli chcecie mi pomóc rozwijać kanał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Wpadnijcie też na mój Instagram, a jeżeli możecie, to wesprzyjcie mój rozwój na zrzutce lub patronajcie. Linki znajdziecie w opisie do tego filmu. Tymczasem zapraszam Was do posłuchania historii o 14 latku, który dopuścił się w 2020 roku morderstwa, a obecnie jest już w pełni na wolności i wyśmiewa oraz prowokuje ludzi w social mediach, pokazując jak wygląda w praktyce olbrzymia dziura w polskim prawie. Żeby wytłumaczyć Wam całą historię, musimy cofnąć się do 2005 roku. To właśnie wtedy na świat przyszedł Łukasz W, który przez wiele lat krył się w social mediach pod pseudonimem Inkwizytor Rep. Chłopak ten uczęszczał do szkoły podstawowej nr 4 w Chełmie, ponieważ to właśnie w tej miejscowości mieszkał ze swoim ojcem i macochą. Tato Łukasza pracował jako policjant. Jeżeli zaś chodzi o biologiczną matkę, to nie wiemy o niej zbyt wiele, ponieważ rodzice tego chłopaka wzięli ze sobą rozwód, gdy był on jeszcze małym dzieckiem. Łukasz od najmłodszych lat miewał problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Dość mocno odbiegał od nich i był odbierany jako totalny dziwak. Rzecz jasna, naturalne jest, że nie wszystkie dzieci są takie same niektóre są bardziej spokojne, nieśmiałe, skryte inne wręcz komunikatywne oraz energiczne to jest coś zupełnie normalnego. Ale jeżeli chodzi o Łukasza, to on od tych norm odbiegał bardzo, bardzo mocno i ta jego inność przerażała. Rodzice jego koleżanek oraz kolegów ze szkolnej klasy wspominali, że Łukasz często groził innym, opowiadał z fascynacją o zabijaniu, a co gorsza, udusił nawet kota na oczach znajomych ze szkoły, i według ich słów śmiał się przy tym oraz powtarzał, że koty i tak nie mają duszy. Aby jeszcze bardziej wam przybliżyć to, jaki był ten chłopiec, przygotowałem kilka wstrząsających faktów z jego życia. Wspomniałem przed chwilą, że w social mediach ukrywał się on pod pseudonimem Inquisitor Rep. Ten pseudonim nie był przypadkiem. 20 kwietnia 1999 roku w stanie Colorado doszło do jednej z największych strzelanin na terenie szkół w historii Stanów Zjednoczonych. Dwóch nastoletnich uczniów przyszło do swojego liceum uzbrojonych w broń palną. Po wejściu na teren obiektu zaczęli strzelać, no powodując prawdziwą krwawą masakrę. Życie stracił wtedy jeden nauczyciel i 12 uczniów w wieku od 14 do 18 lat, ponadto 24 osoby zostały ranne. Sprawcy zbrodni popełnili samobójstwo, zanim przybyła policja, a motywy jednoznacznie nie są znane do dnia dzisiejszego. Aczkolwiek to jest bardzo obszerna sprawa, o której mógłbym opowiadać bardzo długo, ponieważ akta śledztwa zawierały aż 11 tysięcy stron, a nie o tym jest ten odcinek. Zmierzam do tego, że jeden z tych młodych napastników krył się pod pseudonimem Inkwizytor Rep, którego później właśnie używał Łukasz W. Ten chłopak fascynował się tą zbrodnią, ciekawiła go, a jednocześnie prawdopodobnie inspirowała. Często o niej opowiadał chociażby swojej koleżance, którą poznał przez internet i z którą korespondował. Dziewczyna ta wyznała także w rozmowie z mediami, że Łukasz notorycznie pisał o tym, iż dokona zbrodni. Pisał też, że sprawia mu przyjemność krzywdzenie innych. A kiedyś nawet wysłał do tej dziewczyny wiadomość o treści: Zabicie jest moim celem, muszę to zrobić. Po prostu taką mam ochotę. Niestety, dziewczyna wychodziła z założenia, że to są tylko żarty. Jednakże, dużo poważniej do sprawy podeszli nauczyciele ze szkoły podstawowej, do której Łukasz uczęszczał. W 2019 roku zawiadomili oni policję o tym, że chłopiec napisał w internecie, iż ukradł pieniądze, kupił broń i zamierza wysadzić szkołę w powietrze. Zarówno on sam, jak i jego ojciec tłumaczyli, że ten wpis był głupim dowcipem. Sprawa trafiła do sądu rejonowego, ale zanim nastąpił proces, to doszło do dużo gorszego incydentu z udziałem tego nastolatka. Ale o tym za chwilę, bo najpierw warto by było jeszcze wspomnieć, że ta masakra w Colorado to nie była jedyna zbrodnia, którą Łukasz się fascynował. Przenieśmy się na moment do niewielkiej miejscowości o nazwie: Rakowiska niedaleko Białej Podlaskiej. To właśnie do tej wioski w 2013 roku przeprowadził się 17-letni Kamil Niedźwiedź wraz ze swoimi rodzicami, czyli z panią Agnieszką, która była nauczycielką języka rosyjskiego, oraz z panem Jerzym, który pracował jako pułkownik Straży Granicznej. Kamil Niedźwiedź uczęszczał do liceum i był w pełni normalnym oraz takim ułożonym chłopakiem której nie sprawiał żadnych trudności wychowawczych. Wszystko jednak się zmieniło w 2014 roku, kiedy to zakochał się w 18-letniej Zuzannie Maksymiuk. Dziewczyna ta słynęła z tego, że była bardzo zdemoralizowana i miała zły wpływ na swoje rówieśniczki. Potrafiła nimi manipulować. Ponadto Zuzanna w 2012 roku została oskarżona o to, że nawiązała relację intymną z dziewczynką poniżej 15 roku życia i o to, że udostępniała osobom mało Letnim marian. Sąd ją wtedy potraktował łagodnie i skazał jedynie na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Dziewczyna wychowywała się bez ojca i niestety, kiedy udało jej się odnowić z nim kontakt, to Mężczyzna ten nagle umarł, co cisnęło się na psychice Zuzanny. Dziewczyna zaczęła wtedy pisać wiersze używając pseudonimu Maria Goniewicz i nawet udało jej się wydać tomik pod tytułem 33. Zuzanna prowadziła także swoje fanpage e w mediach społecznościowych, gdzie wrzucała fragmenty wierszy oraz czarno-białe zdjęcia często mający charakter antyreligijny. Kiedy Zuzanna weszła w relację z Kamilem, to ten chłopak zaczął się zmieniać o 180 stopni. Rodzice przyłapywali go na tym, iż zażywał narkotyki oraz wagarował, by widywać się ze swoją ukochaną. Nic więc dziwnego, że rodzice Kamila Niedźwiedzia sprzeciwiali się temu związkowi. Chcieli doprowadzić do tego, by ich syn zakończył znajomość ze swoją partnerką. Niestety, Żadne argumenty nie były wystarczające. Chłopak oddalał się od swoich rodziców coraz bardziej i coraz więcej czasu spędzał z ukochaną. Według ich późniejszych zeznań, kiedy się wspólnie widywali, to oglądali różne brutalne, fabularne filmy. I to właśnie podczas jednych z takich seansów Zuzanna powiedziała z uśmiechem na twarzy do swojego chłopaka, że mogliby, jak na filmie, pozbyć się jego rodziców. Początkowo miał być to tylko żart, aczkolwiek finalnie para postanowiła go urzeczywistnić, planując zbrodnię według nich doskonałą. Jej detale wymyślili na podstawie filmu American Psycho. I like to 12 grudnia 2014 roku Zuzanna planowała pojechać do Krakowa na wieczór literacki. Była tam zaproszona jako młoda autorka. Uznała więc, że to doskonała okazja, aby dokonać zbrodni, ponieważ miała potencjalne alibi. Napisała więc do swojego znajomego Marcina S., czy nie zawiózłby jej z Warszawy do Krakowa. Zaoferowała mu aż za to 10 tysięcy, co spowodowało, że... Chłopak się zgodził. Tego feralnego dnia Zuzanna pojechała z Kamilem do Warszawy, skąd mieli zapewniony transport. Wzięli ze sobą dwa noże z długim ostrzem, a kiedy już dojechali do stolicy, to kupili także gumowe rękawiczki. Następnie spotkali się we wcześniej umówionym punkcie z Marcinem S. On przyjechał razem ze swoją dziewczyną, Lindą M. Zgodnie z umową wyruszyli więc w podróż do Krakowa. Kiedy dojeżdżali do tego miasta, to Kamil wysłał do swojej mamy SMS-a informując, że już są prawie w Krakowie. Miało mu to zapewnić alibi doskonałe. Chwilę po wysłaniu tej wiadomości Zuzanna powiedziała do kierowcy, że muszą wrócić do rakowiska, ponieważ zapomniała laptopa, a bez niego nie ma sensu by jechała na wieczór literacki. Kierujący pojazdem Marcin S. zgodził się więc zawrócić, no bo przecież i tak obiecano mu bardzo dużą zapłatę. Kiedy dojechali już do miejscowości, w której mieszkał Kamil, to para poprosiła, aby chłopak zaparkował samochód na drodze polnej, aby niepotrzebnie nie obudzić rodziców. Oprawcy wzięli plecaki, w których mieli noże, oraz odzież na zmianę. Szybko przebrali się w krzakach i poszli do domu, w którym spali niczego nieświadomi rodzice Kamila Niedźwiedzia. Ich zwyrodniały syn wszedł po cichu do mieszkania razem ze swoją dziewczyną Zuzanną i tutaj się pojawiła pierwsza komplikacja. Kilkukrotnie zaszczekał pies, co mogło doprowadzić do przebudzenia ofiar. Para więc wypuściła czworonoga na ogród, chwilę odczekali i powrócili do realizacji planu. Weszli do sypialni, stanęli przy łóżku rodziców chłopaka i odliczając od trzech do jednego, zaczęli dźgać nożami swoje ofiary. Matka chłopaka krzyczała i próbowała uciekać do drzwi, jednak ten ją dogonił i zadał śmiertelne ciosy nożem. Ojciec zaś bronił się, sprawił nawet, że napastniczka wypuściła nóż, jednakże kiedy obezwładnił dziewczynę, ta wbiła mu palce w oczy i ugryzła go w przedramie. Doprowadziło to do sytuacji, że Zuzanna ponownie chwyciła za ostre narzędzie i kontynuowała dźganie mężczyzny. Pomógł jej też Kamil, który zadał jeszcze dla pewności kilka ciosów w plecy swojego taty. Kiedy para miała pewność, że małżeństwo nie żyje, to zaczęła się panika, ponieważ uświadomili sobie, jak wiele nieplanowanych śladów pozostawili na miejscu zbrodni. Zuzanna próbowała nawet odciąć ręce ojcu Kamila, ponieważ wiedziała, że go ugryzła, ale nie pamiętała w którą rękę. Stwierdziła więc, że odetnie obie i wyrzuci gdzieś po drodze. Jednakże noże były zbyt tempe i nie dała rady. Po dokonaniu tej straszliwej zbrodni przebrali się w czyste ubrania i, jak gdyby nigdy nic, wrócili na drogę polną, gdzie miał czekać ten kierowca kolega Zuzanny, czyli Marcin ze swoją dziewczyną. Ale okazało się, że już ich tam nie było, odjechali, bo tak długo Zuzanna z Kamilem nie wracała. No, ale jednak dziewczyna zadzwoniła do swojego kolegi i przekonała go, by wrócił i ich zabrał. Marcin się na to zgodził, jednak na stacji benzynowej zauważył, że w jego samochodzie znajdują się zakrwawione ubrania. Początkowo udał, iż tego nie widzi, no, ale po chwili zaczął zadawać pytania i para wtedy wyznała całą prawdę. Jednak powiedzieli oni, że kiedy dostaną pieniądze z ubezpieczalni i sprzedadzą dom ofiar. Który otrzymają w spadku, to zarobią prawie 2 miliony i zaoferowali, że Marcin dostanie wtedy 50 tysięcy za milczenie. Chłopak podbił stawkę do 100 tysięcy, a kiedy powiedział o wszystkim swojej dziewczynie Lindzie, to podbili ją jeszcze do 200 tysięcy, ale to już nie ma znaczenia, bo Zuzanna i Kamil zostali zatrzymani przez policję kilka godzin później na terenie Krakowa, do którego finalnie dotarli nad ranem. Stąd ich skazał na wyroki 25 lat więzienia. Marcin oraz Linda zgłosili się samodzielnie na komisariat, wyznali prawdę, a następnie wnioskowali o samoukaranie, no i sąd się przychylił do ich wniosków, dzięki czemu otrzymali jedynie wyrok w zawieszeniu za utrudnianie śledztwa. Na koniec jeszcze dodam, że Zuzanna przez cały czas tworzyła sobie alibi dodając zdjęcia na Instagram. Ostatnim postem była czarno-biała fotografia, która przedstawiała jedną z krakowskich ulic. Zdjęcie to zostało dodane już po dokonaniu zbrodni, kiedy para dojechała do Krakowa. Pod fotografią możemy przeczytać opis, który brzmi: Kraków, Kraków, ma to pijacka. Opowiedziałem dość szczegółowo całą tę historię, ponieważ ona odegrała kluczową rolę w życiu Łukasza W., czyli inkwizytora Rep, o którym opowiadam w tym odcinku. Kiedy chłopiec usłyszał o szczegółach tej zbrodni, to mówiąc wprost, zwariował na jej punkcie. Stała się ona dla niego pewnego rodzaju obsesją. Nastolatek próbował nawet kilkukrotnie skontaktować się z morderczynią Zuzanną, jednak bezskutecznie. Mało tego ten chłopak wyciął sobie żyletką na ręce napis Maria Goniewicz, czyli ten pseudonim artystyczny Zuzanny, a oprócz tego wyciął sobie też datę strzelaniny w Colorado. Kiedy jego ojciec go zapytał, po co to zrobił, powiedział, że aby nigdy nie zapomnieć. Ten dzieciak podkreślał także, że jest zakochany w tej morderczyni, choć rzecz jasna o niej nigdy nawet w rzeczywistości nie widział ani nigdy z nią nie miał żadnego kontaktu. Co gorsza, chorobliwa fascynacja tą zbrodnią doprowadziła do tego, że 14 wtedy Łukasz W postanowił także dokonać zabójstwa, inspirując się właśnie morderstwem w Rakowiskach. 24 stycznia 2020 roku na facebookowym profilu Łukasza pojawił się wpis o treści Pora zabijać, ty szmato pijacka. Oczywiście było to nawiązanie do opisu, który pojawił się pod ostatnim zdjęciem dodanym na instagramowym profilu Marii Goniewicz. Dzień później, czyli 25 stycznia, macocha Łukasza szła zajrzeć do pokoju swojej dwuletniej córeczki, którą miała z ojcem tego chłopaka. Wtedy to właśnie kobieta minęła czternastolatka. Ten na nią zerknął, uśmiechnął się i z nienacka wbił kobiecie nóż prosto w szyję. Kobieta próbowała się jeszcze ratować, wbiegła do pokoju i przekręciła klucz w zamku, ale niewiele to dało, ponieważ w drzwiach była szyba, którą Łukasz wybił i bez problemu wszedł do środka. Jego macocha nie miała żadnych szans na przeżycie. Otrzymała kolejne ciosy nożem, upadła na ziemię i jeszcze została dobita. W mieszkaniu przebywał wtedy także 18-letni przyrodni brat Łukasza. Kiedy zobaczył, co się wydarzyło, to próbował powstrzymać 14-latka i omal sam nie stracił życia. Został zaatakowany przez chłopca nożem i młotkiem. Kiedy trafił do szpitala, miał poważne rany na rękach oraz na szyi, a jego czaszka była popękana. Chwilę po tym zdarzeniu do mieszkania wrócił ojciec chłopaka i zobaczył swoją dwuletnią córeczkę, która siedziała przytulona do zakrwawionego ciała swojej matki. Jednakże Łukasza już nigdzie nie było. Okazało się, że po dokonaniu tej straszliwej zbrodni udał się do Chełmskiego Domu Kultury, gdzie akurat trwał jakiś spektakl na 500 osób. Po wejściu do obiektu, cały zakrwawiony z nożem w ręku oraz z młotkiem, powolnym krokiem zmierzał w kierunku kas, aczkolwiek w pewnym momencie nagle zawrócił i wyszedł na zewnątrz. Zaraz za nim pobiegli pracownicy Domu Kultury, którzy zadzwonili na policję i na bieżąco informowali funkcjonariuszy, w którym kierunku zmierza ten czternastolatek. Po chwili udało się go zatrzymać, nie stawiał on żadnego oporu i wykonywał wszystkie polecenia. Nie było także widać po nim nawet żadnego najmniejszego zdenerwowania. No i to jest moment, w którym zaczyna się drugie przerażające dno tej sprawy, które pokazuje, jak wadliwy bywa polski wymiar sprawiedliwości. Nastoletni morderca trafił w pierwszej kolejności do szpitala, ponieważ był ranny od tej szyby, którą wybił, goniąc swoją macochę. Po kilku dniach został przeniesiony do schroniska dla nieletnich. Dodatkowo szokuje fakt, że kiedy policja wyprowadzała go ze szpitala, to można było zauważyć, że chłopiec był z siebie dumny. Uśmiechał się nawet do fotoreporterów. Po kilku miesiącach spędzonych w schronisku, Łukasza W postawiono przed sądem. Tak jak mówiłem już na początku tego filmu, z racji, że miał on w chwili popełnienia zbrodni mniej niż 15 lat, to groził mu co najwyżej poprawczak do 21 roku życia. Pomimo tego, iż dokonał niesamowicie bestialskiego czynu, finalnie jednak do tego poprawczaka nie trafił, ponieważ biegli uznali, że był on niepoczytalny. Sąd więc podjął decyzję o umieszczeniu chłopca w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym dla nieletnich. Jednak w tym przypadku sytuacja jest identyczna jak właśnie przy poprawczakach. Prawo mówi, że młodociany przestępca nie może być izolowany dłużej niż do 21 roku życia, a wręcz powinno się takiego przestępcę wypuścić, gdy według opinii biegłych odzyska równowagę psychiczną. No i takim właśnie sposobem Łukasz W., który w 2020 roku zamordował swoją macochę i ciężko ranił przyrodniego brata, początkiem tego roku odzyskał wolność i wrócił do życia w społeczeństwie. Rozumiecie to? Mówimy o kimś, kto chorobliwie fascynował się zbrodniami, o kimś, kto w dzieciństwie pastwił się nad zwierzętami i o kimś, kto bez żadnego motywu, zupełnie dla zabawy, pozbawił życia niewinną kobietę. Jeżeli porównamy jego życiorys do historii o popularnych, seryjnych zabójcach, to nie odbiega on tak naprawdę od nich niczym. Ponadto, ja tutaj wtrącę taką dygresję, że Dość mocno interesuję się psychologią i mogę Was zapewnić, że w niespełna 3 lata nikt nie jest w stanie zrobić z takiego zwyrodnialca przykładnego człowieka. Czasami, żeby zmienić jakieś przeszkadzające nam nawyki, czy żeby pokonać jakieś lęki, potrzeba wielu lat pracy z psychologiem, a na podstawie tej historii wynika, że w niespełna 3 lata zrobiono dobrego i bezpiecznego człowieka z prawdziwego zwyrodnialca. No ale dobra, przejdźmy zatem do prawdziwej wisienki na torcie, czyli do analizy internetowej aktywności Łukasza W. Właśnie teraz na ekranie wyświetla wam się profil tego człowieka, który został utworzony w maju tego roku, czyli od razu po jego wyjściu na wolność. Co od razu się rzuca nam w oczy, to to, że Łukasz W nadal używa pseudonimu Inkwizytor-Rep, który nawiązuje do masakry w Colorado. Kiedy wejdziemy sobie w zakładkę informacje na jego profilu, to naszym oczom ukaże się taki przegląd, gdzie zresocjalizowany młody morderca zaznaczył, iż pracuje w każdy dobry chłopak wie HWDP oraz jeść frajerów. No cóż, bardzo inteligentne informacje. No ale dobra, przejrzyjmy sobie jego zdjęcia, ponieważ to właśnie one mówią nam bardzo dużo. Na zdecydowanej większości fotografii, którą ten chłopak ma na swoim profilu, możemy zobaczyć w jego rękach przedmiot przypominający broń palną. Na pierwszy rzut oka wygląda to na jakąś krótką wiatrówkę, jednakże tu pewności nie mam. Ale, niezależnie od tego, jaki to rodzaj broni, to chyba żaden w pełni normalny i zrównoważony człowiek nie wrzuca takich zdjęć do internetu. Oczywiście, co innego jak ktoś udostępnia jakieś wspomnienia z wyjścia na strzelnicę czy paintballa, ale tutaj widzimy po prostu fotografie wykonane chociażby gdzieś normalnie na chodniku, najpewniej w miejscu publicznym. Jeszcze taki szczegół, że na wielu zdjęciach z bronią ma on na sobie koszulkę z napisem Selekcja Naturalna. Aczkolwiek chyba najbardziej szokuje to, że Łukasz W. zaczął udzielać się na facebookowych grupach o tematyce kryminalnej. Kilka tygodni temu na jednej z nich pojawił się post przedstawiający właśnie jego historię, którą opowiedziałem Wam w tym odcinku. I proszę sobie wyobrazić, że ten młody zwyrodnialec zaczął reagować śmiejącą się emotikoną na komentarze ludzi, którzy potępiali czyn, którego dokonał. Ale to nie wszystko, ponieważ w pewnym momencie zaczął on także odpisywać na przeróżne komentarze. I nie byłoby w tym nic jakiegoś kontrowersyjnego, gdyby na przykład napisał, że żałuje tego, co zrobił, że męczy go sumienie, że przeszedł resocjalizację i zrozumiał swój błąd. No, gdyby te trzy lata w izolacji naprawiły jego psychikę, to dodałby komentarz w takim właśnie stylu. Jednakże sami zobaczcie, co on zaczął wypisywać. Jakaś kobieta zadała pytanie, co jest nie tak z polskim prawem, że ktoś zabija i po trzech latach wychodzi na wolność. Na co Łukasz odpisał: Spieraj, ogarnąłem się, możesz po mnie jechać i mnie to jechać. Kolejna osoba słusznie zauważyła, że gdyby się ogarnął, to by się zachowywał właściwie. Na jego odpowiedź długo nie trzeba było czekać, ponieważ po chwili napisał. A co, mam się zajmować, żeby wyrównać rachunki? No i do tego dodał XD. Już sama ta forma pisania udowadnia, że on wcale nie wyraża skruchy i nie traktuje poważnie tego, co zrobił. Ciekawy też wniosek wypływa z fragmentu konwersacji, gdzie napisał, że odsiedział już swoje. Ktoś odpisał, że powinien tam zgnić, na co Łukasz odpowiedział, że takie prawo polskie, ale już nic nie zrobi, bo drugiej szansy nie będzie. No i zobaczcie, on nie pisze, że nic już więcej nie zrobi, bo się zmienił, czy nic już nie zrobi, bo mocno żałuje tego, co dokonał w przeszłości. On pisze, że nic nie zrobi, bo boi się konsekwencji prawnych. Pytanie, czy będzie się ich bał zawsze na tyle, że strach przed nimi go powstrzyma przed kolejną zbrodnią? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, jednak wszystko wskazuje na to, że w głębi umysłu to nadal jest niebezpieczny człowiek, który może w każdej chwili zaatakować. Pamiętajcie, że on wyszedł dopiero kilka miesięcy temu. Zdecydowana większość więźniów, kiedy opuszcza mury zakładu karnego, twierdzi, że już nie trafi tam z powrotem. Na no później 40% dorosłych i prawie 80% młodocianych i tak wraca do przestępczości. Patrząc na wypowiedzi Łukasza, na jego profil oraz przede wszystkim na krwawą przeszłość, absolutnie nie wierzę w skuteczną resocjalizację tego chłopaka w tak krótkim czasie. Ponadto uważam, że nie powinno być taryfy ulgowej dla wyjątkowo zwyrodniałych przestępców i wiek tutaj nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Tak naprawdę, jeżeli za kilka miesięcy, lub nawet za kilka lat, media obiegnie informacja, że Łukasz W. zaatakował ponownie, to dla mnie nie będzie to żadnym zaskoczeniem. Dajcie znać w komentarzu, czy macie takie same wnioski jak ja, czy może wasze zdanie jest zupełnie inne. Aczkolwiek bardzo proszę o kulturę wypowiedzi, bo nie ze wszystkim musimy się zgadzać. Ale to nie oznacza, że mamy się opluwać, tylko dlatego, że nasz punkt widzenia się różni. Oczywiście, jeżeli film Wam się spodobał, będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Zachęcam także do zaglądnięcia na mojego Instagrama i jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to będzie mi miło, jak wesprzecie mój rozwój finansowo na zrzutce lub patronajcie. Linki wyświetlą Wam się na ekranie, a także znajdziecie je w opisie pod tym filmem. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają moje materiały, i dziękuję także wszystkim, którzy dodatkowo wspierają mój rozwój. No i co, do usłyszenia za kilka dni.